Ej, wypalajwaju. Aby się naprawdę zacząć kopać jakoś solidnie w tym miejscu. Mówcie pojedynczo. No, no. Co? Czekaj, co mówiłeś, bo nic nie słyszę. O, dobra. Oj. Też byłem delikatny. No byłeś, byłeś. Czym ci mam pomóc? No trzeba to jakoś ogarnąć, nie? W sensie... No to z tym pytaniem już nie do mnie. Ja coś ogarnąć. Czekaj. Jaką masz wizję? Przypomnijmy sobie, Tomek, twoje ogarnianie serwera pod Don Starwa. Marcin też przyszedł. Cześć, Robił Marcin. tosty. Boże, dupa rośnie. Kanki, no. Nie? Patrzcie, jakie omniomniomy. Z szyneczką i serkiem. Brrrra. Ja się zapytam, czy można składać zamówienia? No to komu keczup? Przesyłką do innego kraju. Dobra, jeszcze opierdol dostałam, że bez keczupu. Om nom nom, jakie ładne. No. Magda teraz to już się zamienia w kulkę i strula się po schodach z tego, z górnego piętra. Jeszcze nie ma pojęcia o tym, że wy już o tym wiecie, ale to... Zawsze chciała być Jeżo zwierzę. Tomek, znowu palisz. Ja? Czemu no. palę? Słyszę. Śmiałem się. Dałem dym. Nieprawda. Robił za lokomotywę. A, to nie Magda się turla, to keczup. Stawialiśmy, że zamieniasz się z piętra na parter, ale... No ja tu słyszę cały czas kostki. Co tu strzela? No Tomek, świetnie, że wspierasz mnie duchowo. Barkoś! To ja nie wiem jak to ten... Barkoś, no... Dobra, to ci robię schodki w dół. Jezu. Aha, fajnie, one się teraz doleciały. No masz pochodnie? Mhm. Tobie się rozleciały, a mi... Kopnij tu, o. W większości się przybiło. Dzięki. Starczy, starczy, starczy. Zapuk. Cały u mnie lewitujący, nie? Co ja tu mogę wstawić? Gosia się pyta, dokarmiasz raka. Nie, to rak dokarmia mnie. Że ja nie palę. No, no. Cierpili. Ola, idą do ciebie skargi, że dźwięk ci laguje. No widzę właśnie fragi, laguje. Ale że na wciąż czy czasami? Gosiu, niby ciemny blond, ale ogólnie odfarbowanie zmienił kolor. Widać u mnie w włosach, ale nie z przodu, czarnych. Mam ogólnie pofarbowane włosy na czarno. Widać, nie? O, rudy. Przedłem ciebie. Teraz powinieneś powiedzieć ten. W jakąś dziurę musiałem wejść i byłoby takie badumc. Badum, wygrałem toster.
Mogę sobie przypiec bułeczkę. Jezu. Takie pytanie. Ej, czy ktoś ma... No? Słuchajcie, nocuję w hotelu, jest godzina pierwsza w nocy, a tu jest chyba dalej pełno ludzi. Dalej chodzą, kurwa, ja nie wiem. No pranie nastawiają, rudy, przecież. Kurwa, kolejne? No. I zajadą tą pralkę. Bo ogólnie jak ten, jak przyjechaliśmy, przyjechaliśmy do rudego do pokoju, to cały czas była nastawiona pralka. Wyszliśmy z pokoju, była nastawiona, wracamy, cały czas jest nastawiona. Po prostu ludzie na przepierki tam przyjeżdżają. Może ich wychodzić taniej noc w hotelu niż w prąd. No może. Mieli. W ogóle co się działo w Mielcu dzisiaj? Nie wiem, czy słyszeliście. Otwarcie galerii? No. O, no to było masakra. Mielcu czy w Stolcu? Mielcu czy w Stolcu, no ta różnica. A co się działo? Bo otwarcie galerii pierwszej. Galerię. Młotka napad robiła? No Młotka tam na pierwsza była w biegu. Przez barierki. No jak przecież to ona otwierała. Młotka ma galerię na ogródku. A jak się galeria nazywała? Wizitor, o. Coś takiego nie. Nie, nas... Nie. Ja znowu powiem. Kutulemy. Domu znowu wody odeszły. Mi. Ej! Ty topie. Nawigator. No, nawigator. Też dobra nazwa. Jak się nazywała na S, nawigator. No, cicho. Czy ktoś by mógł przestać sikać? Rudy. O, nie, mam problemy z pęcherzem. Już. Dziękuję. Teraz się spuszczę z tą wodą. Jej. Takie wyznania. Ja się potrafię spuścić bez wody, no ale... Ja się muszę spuszczać z wodą. Inaczej nie potrafię. Dobrze, nie do wody. Absces na żelazo. Omega, ale weź zakręcaj. Ja zaczęłam kopać dookoła, a ty co to? Panie majster. Oczy w poszukiwaniu rozumu. Sorry. No, Boże, oni nadal mnie lubią. Okrutne, ale prawdziwe. Jesteście dziwni. My? No. Ja bym powiedział, że ty jesteś dziwna, że za mnie wytrzymujesz. No, co prawda, to prawda. Ale to ja wam cisnę, a nie wy mnie. I role się zamieniły. To żebyś nie czuła się tak źle, to tak patrz, masz. Taty, witają Marcina. Ja się tak. Witam. Cześć. Nie ma Marcin. Znowu coś do jedzenia. No znowu coś do jedzenia. Ja robię zamówienie. Co to, Pizza Hut? Ola. Pizza Hut. Ola, tak. Pamiętasz tą pizzę? Ola, nie pamiętam. Przypominaj Pizza Hut. Wszyscy na cienkim. Pana zamówił na gruby, on jedyny dostał na cienkim. No. Nie pizze były w drugą. Ja tu umrę dzisiaj. Nie były grube. Że mi każą być cicho. Ja sobie przysięgłem do końca życia, że nigdy więcej nie zjem w Pizza Hut. Bo sępy przy... Piotrek, masz zakręcać, nie kupimy tylko w dół. A. Pilnuję, potem zjebkę dostaję. Piękne, ja siedzę i jem, a chłopcy kopią. Moją kopalnię. To proszę się wypróżniać do odpowiednich skrzynek, moi drodzy. Kto mi robi spam na Instagramie? Znaczy odkop. A co, ktoś lajkuje każde twoje zdjęcie po kolei? Tak. Uwielbiam to. A to nie jest czasem Dominika 1, nie, 2, 5, 6, 7. Pozdrawiamy Dominikę. Nie Dominika. Pozdrawiamy. Właśnie nie. Dominika wylewała mi swoje żale
kilka dni z rzędu, dlaczego usunęłam ją ze Snapchata. Zastanówcie się dlaczego. Podała swój numer telefonu? Nie, to nie Kasia. No, ale tak wiesz, zgaduję. Ale... Talking. Mniej więcej był taki spam jak na Instagramie. Ja wiem, ode mnie wszędzie blokady dostała. Ola, masz ochotę coś podzwiedzać? Czekaj, jem. Do odmiany jak przez pozostałą część live'a. Skąd żebym przyszedł? Tu. Ja stąd. Dobra, teraz się kupię dalej. Ja w tym Minecrafcie stoję i nie robię, tylko sobie leżę, mam zamknięte oczy i z nami rozmawiam. O, jak cudownie. Myślę. Ta strefa marzeń z nami w Groli Głównej. Daję dychę, że zaraz zaśnie. Myślę o Oli, po prostu mam mokre łóżko. Zasikałeś się z wrażenia? No. Nie trzymam oczu. Trzeba mu kupić tenapans. Może ma problemy z pęcherzem, to jakieś urofuraginą, czy jakoś tak. Urofuraniu. Brudy powiedział, że... Tabletki do ssania potrzebuję. A, Kasia stwierdziła, że nie, to nie pęcherz. No. Pęcherz o mnie. To też. Nie o naszej nowej budce z babem. Ja nie tylko myślałem. Dlatego się spociłem właśnie. Okej. Okay. Zabij ci każe zawiązek na supełek, jak masz problemy z pęcherzem. No jest. Jak skończę, to zawiążę. Skończę to. Jak skończysz, to umyj. O nie. Rudy. Cieszę, że to nie są lody śmietankowe z karmelem. Nie wiem, ale zabrzmiało to niesmacznie. Bo to miało zabrzmieć niesmacznie. Musisz. A się wpatrujesz w tą pochodnię? No. A jak? Aż zeza dostałaś. Wrażenia też. Mam kurwiki w oczach. O, zombie. Kopalnia! To już druga, ja już jedną znalazłem. Ona coś mówi, a ja akurat na tym uchu mam słuchawkę. Ej, wy się tam wrąbaliście do niej. Do kogo? Padrąg. No do kopalni się tam wcisnęli już. To dobrze, że się wcisnęli. Są padrzonki, a ja ich nie lubię. Pięknie. W ogóle dowiedziałem się, że Adam Mickiewicz też miał arachnofobię. Tak? I patrzcie, do czego doszedł. Wiesz co, ale jest martwy, to ja nie wiem, czy to jest dobra perspektywa. Oj, bo inne czasy były, no. Takie bardzo życiowe. Tak. A umrę se, to wiesz, nie będę się bał pająków. Poza tym on cierpiał na ból istnienia. Już myślałem, że powiesz, że na ból dupy. Może i też. A wtedy jeszcze nie było maści, jeszcze Adam, nie wynaleźli. Na ból dupy. Ja mam pomysł. Tak? Nie później, bo się będzie zagrał. Mhm. Karty. O, tak. Ja dzisiaj, Ola, brata nie ma. Co? Wyciągnijmy do kabaczka. Teraz powinieneś powiedzieć pokój, mam wolny. No właśnie, mam wolny pokój. To już idę. Ja nie, bo u mnie na łóżku dwie dupy. To chyba dobrze. Nie jedna. Teo. Nie jedna siedzi już pod łóżkiem. Ola. No? To w takim razie ja wbijam do ciebie. Ty wbijasz do mnie? Chodź pewnie, mm-hmm. To gitarę zabierz. Dobra. Będę pierwszy. Masz bliżej. No. Będę księdzem jak mój tata. O. Nie no, super jest. Wszyscy kibicujemy Oli w kopalni, która je.
Oli, która jest w kopalni. Mam dziwną perspektywę, Piotr. Właśnie tak celuję. Czym celujesz? Tego to powiadać nie trzeba. Zostawmy tutaj tą nutkę milczenia. Po prostu Piotr chciał powiedzieć, powiedz, a... Okej. Okay. Barkoś? Dobra, robimy kolejną ankietę, czy zabrać Barkosiowi łuk. Czekajcie, bo te ankiety trochę takie nie fair. Ej, ale ja tak krzywdy nie robię. O Kasi były, pokazać tylko na chwileczkę. Barkoś nie stracił tego miecza. No właśnie. Nie wiem, trzeba bardziej to respektować. To normalnie jak wybory w Stanach. Jak w Polsce. No. Ja się tak nie bawię. Gdzie ty właśnie? Ja uważam za tobą, jak głupi. No właśnie, ja nie mam pochodni, aby się przydał. To czekaj, chodź tu. No to. Gdzie ty jesteś? Znowu się zgubiłem. Tu. No, przepraszam, kto tu ma jakiś ten... Nie, na płonące strzały. Barkoś. A, się napaliłem. Dziękuję. No gdzie tu podłazisz? No i wciągnął moje pochodnie, no. Już dałem ci. Ja mam. Nie, tu krzywa wieża rośnie. Dobra, starczy mi tyle. Idzie? Robisz wystawkę z tyłu talerzy? Jezus został królem Polski, a nawet nie był na koronacji. Tak, dzisiaj była ta msza i ta tam coś tam. Tam. Ja się muszę do was terpnąć. Terpnąć? Terpnąć. Barbaro? Nie wiem, ale oni gdzieś poszli. Oj. Pani Barbaro, proszę wydrukować wszystkie dokumenty na dzisiaj. Przepraszam, odwala mi. Piotr, wszystko w porządku? Ojdź, cicho. Dzieje. O tym nie można mówić głośno. Boris. Ale wieszać się nie musisz, kobieto. Rudy nie wiem, ale że na pewno. Co to jest? Nie! Nie! Uff. A! Gnojki małe. Uż, żelazo. Mhm. Dobra. Tam chyba nic nie ma. Oj, zepsułem. Nie psuj. Oj, tam już nie pierwszy raz. No, co się pająg, no, co za pająg? Nie napalił. Hop. O, wróciłem tu, gdzie byłem. Mój nowy zawód, wieszak. Podędać nóżkami. Au. Spokojnie zrobiło, panowie. No, Ediu, takie skupienie w kopalniach. Może za spokojnie. Nie. A, Creeper, nie. Kogoś widzę. Pora Kosia. Maragdy. Jeden. Tomek. Pali się do roboty, chłopak. Konar zapłonął. Miałem coś niestosownego do powiedzenia i tego nie powiem, zapomniałem, że jesteśmy na live. Czemu ja tutaj się zrespiłem? Okej. Okay. Pamiętaj, że na tych live'ach już dużo niestosownych rzeczy poleciało. Ale dobra, jednak. No jednak trzeba się hamować. Nie chcę złota. Dobra, wezmę. Jarej będzie na pierwszym. Dokładnie.
A, ty tu wpadłeś. Ja tu już byłem. Ja się kręcę w kółko. A zakręcony jak tam, tampon w pipce? Nie, tam jak klocek w przeręblu. Porównanie, przerażacie mnie. Jestem zakręcony jak słoik po ogórkach. O, było kulturalne. Wiem. Poza tym lubię ogórki. Ja też. Nie kiszone. Nom, pycha. Chyba się zaraz po jakiegoś przejdę. Takie. Dobre i kulturalne. Jak są pierogi. Pierogi. Nom. Ruskie. Albo z kapustą i grzybami. Spożywczy orgazm. Ruskie z boczkiem. O, nom. Żadnych ruskich. Czemu? Pierogów. Czemu? Nie lubię. Pyszne są. Ale z ruskich czy ogólnie pierogów? Pierogów. Nom. Ja są dobre, ale nie pierogi. Szykuje się kolejna ankieta. Spirytus. No, nie mów, to wiesz, to Ola, to są rzeczy oczywiste. W plastikowej butelce. Podobna jest już wódka w proszku. A w proszku? Mhm. To są cukierki w sprayu, to i wódka w proszku. Ale wyobraźcie sobie takiego zozola z wódką. Zozola z wódką? Zajebisty. Zozola kiedyś wciągałam nosem. Ja też. Potem piana z ust szła. Trochę wyglądało się tak. Kiedyś to się orężatkę w proszku wciągało. I szczypało w nosie. O Jezu, głowę rozwalało czasami z bólu. Jak miałeś na przykład nos rozwalony w środku, to wystarczy coś. Sakra. Ała. A jaki jest najlepszy sposób na to, żeby nie szkoły? Także Teo uczy i bawi. Słuchajcie, dzieci. Zjeść surowego ziemniaka. Dokładnie. Nie, Magda, zatkaj uszy. No jest za stara na to. Jezus, mówisz o tym, żeby zemdleć? Nie, żeby zemdleć. Należy wciągnąć cukier. Nosem? Tak, cukier nosem. Najlepiej zwykły, tylko że im większe kryształki, tym bardziej boli, no bo to harata nos, nie? O Jezu. Ale cukier powoduje to, że robią ci się takie roztopy w nosie, w sensie zaczynasz smarkać. Wygląda to zupełnie tak, jakbyś miał katar. Wciągasz przed pójściem do lekarza i pozamykane. Niejednokrotnie. Tylko moja mama mi w końcu powiedziała, że jak mi się nie chce iść do... powiedzieć, jak się dawać, nie? Ale lekarka mi zawsze przepisała antybiotyk. Bo cukier zaczął znikać ze słoika. Cukier zaczął znikać ze słoika, zrobił się niebezpieczny. Dziecko cukrzycy się nabawisz. Cześć. Dawno się nie... Markuś, to nie fair, bo ty latasz. Nie wolno. Nie oszukuj. Panie Pawle, to. Nie wolno. Się zlał. Kto się zlał znowu? Barkoś. No ja poprosiłem, no to. Pokaż Teo nową zabawę tam. Chodź Teo. Jezus, ja nie chcę, boję się. Barkoś, no, padłem. Padaj. Spadać mi stąd. Sam se podkopuj grunt pod nogami. Znalazłem was. Jej. Wiesz? Znalazłem dziurkę z wylewem. Przejdziesz? To jest nie fair. Złam ci zabawę. Ojej, czy ma ktoś coś do jedzonka? Ja mam. Bo mnie boli głód. I wciągnęła. Ojej. Masz? Nie, o mam. Dziękuję. Proszę, resztę wciągnął Tomek. Pysznu pieczony. A jest popieprzony? Co? Kogo popieprzyło? Czy kurczak jest popieprzony? Zwykłym pieprzem. Dobrze, okej. Widzi, bo sreberka były kradzione.
Hopsa. Pyk. Ojej. Ekrany do domu. No właśnie, szukamy wyjścia. No ja też szukam. Nie ma tak właśnie trafić do Oli, do kopalni. Mhm. Wystarczyło, że wpadłem w dziurkę. Twoja kopalnia, gdzie jest wyjście? Tu. Okej. Okay. No. To wszyscy wiemy, gdzie mamy iść. Szukajcie mojego niku i centralnie znalazłam wyjście. Żartujesz? Nie. Czy ktoś widzi nik? Ja widzę Olę. No jesteśmy w tym samym miejscu, Ola. A nie, czekaj. Ja byłam niżej. Ja dopiero tu wyszłam. Tu, nie, tu, nie. Czekaj, tu. Puszczaj. Nie mogło ci tutaj być, bo ja tu byłem przed chwilą. Nie tu. Tutaj na pewno ci nie było. Nie, bo tu było gdzieś zejście. Znalazłem. Wróć ponad, znowu się zgubimy. Ja chyba wiem, gdzie on poszedł. Teraz w lewo. Ten ktoś, no... Tu był Piotrze. Piotrek, czekaj. A czy to ważne, to trzeba zrobić porządek, tu jest ten Basiek, że masakra. Tutaj. Dzięki. Ja tu będę stać. Gdzie tu? A, bo on jest górą. Tu. Tomek. No. Zaszłeś, a, tu, też... dobra. To idziesz? Nie, zbieram skrzynię. Ja się tepnę potem. No. Nie wiem, po co wyszukacie wyjścia, jak można warpa użyć. No bo wiesz, bo to jest taka, wiesz, męska satysfakcja. A nie, no spoko. Co? Widzisz czat? No, ja wiem. O kurwa. Co? To Amandeo zrobił. Ale powiem ci, w różowym ci otworzy. O Jezu. O Boże. O Boże. Zajebiste. Serka pełną gębą. Tak to ujmę. O Boże. Berkosiu się załamał i wyszedł. No znowu mi grę zwiśnęło. Rudy, ty jesteś? Zasnął. Zasnął. Mam do niego zadzwonić? A co, chcesz mu pokazać seksmasterkę? Nie, tylko on nie wyszedł z gry, ma laptopa włączonego. A nie, no to zadzwoń. No, dobra. Nie zasnąłem, tylko byłem w toalecie i w momencie właśnie... Wujka, na pewno. Nie dotrzymałem tak, to jutra. Tak, byłem w toalecie, tylko mi się ten... włączył wygaszacz ekranu. I mi się za tego włączył ekran. No, w sensie, no... Miałeś trzymać do jutra. Znaczy ogólnie będę się powoli żegnał, bo no, trzeba się wyspać w końcu. No dobrze. Przyjemnie się siedzi i wszystko, no ale w końcu po dwóch dniach niebytu trzeba... Odespać. Trzeba się wyspać. No, po dwóch dniach niebytu musi przyjść odbyt. Nie ma wyboru. Okej. Okay. Rudy, ja będę jutro gdzieś tak koło 10:00. Dobrze. No. To się widzimy. Odpaliłbym sobie live'a z wami w tle, ale no. W sumie nie jest taki głupi pomysł. Chociaż możecie mi pierdolić w sumie do ucha, jak będę spał. Wy tak w sumie pierdolicie, że... Znaczy, że cię spać nie, chcę, znaczy nie. Pierdolicie, nie solicie. Znaczy, z wami jest taka super rozmowa. Jesteś okropny. No dobra, to jeszcze tam poleżę. Aha. Dobra, to tepnę się jeszcze do Teo.
Do kopalni. No siema. No siema. A co wy tu penetrujecie? Tak beze mnie? No widzisz. No jak się było na dwójeczce, to się przegapiła, no. Oj stary, takiej dwójki nie widziałeś. Widziałem. Widziałeś? Mhm. Gapi się. Co? Co, ona ma oczy? Tak. Moja jest z oczami. Coś mi zakopała. Sorry, to se odkopa. Wszystko pozwiedzane. Jak wszystko, jak nic. Ja pozbieram węgiel. Mi się od tego przepalania to kończył powoli. Aha. Żem zapomniał. O czym? Że mnie wywaliło z serwera. O, tak, jaki to tak, jest kanion. I tak podskakuje i takie... O chuj chodzi. Oj. Maśka. Trochę nie jestem przygotowany na penetrację, no ale... Kasia, życzę wam wszystkim, no, również światełkom spokojnej nocy i kolorowych snów. Dziękujemy wzajemnie. Dobranoc. Siema, Barkoś. No, siema. Byle nie mokrych, nie? Dobranoc. Lepiej, żeby nie. No i gdzie... No i jak mnie miałeś wyprowadzić stąd i co? Skrzynka. Torami tylko, no twórczy. Bierz tory, przyda się, zrobimy metro jak w Warszawie. Brody? No. Ja wiem, co ty tak naprawdę pragniesz, a tak naprawdę pragniesz zbudować. Kurwa. Złote tarasy. Znaczy machal dla mnie. Tak. Starbucksem. Będzie złote kutasy, no ale... Jezus, rudy. W sumie tej odpowiedzi się spodziewałem. No właśnie dlatego zbieram tyle złota. Jedni to sobie protezy zębowe stawiają, ja sobie postawię złotego kutasa. Czymś trzeba te kompleksy leczyć. No dokładnie. Złote prącie. Lord Remix, pomyślałam o tym samym. Czyli? O czerwonych rozgrzewkach Barkosi.
Jego postać ma najbardziej czerwone rozgrzane langusty barkosia? Tego czerwone korale. Aż. Ma czerwone majki całe w kole. Też. Czerwone korale, czerwone czerwino. Tyle dobroci, tyle dobrego oni nie zbierają. Cześć Tomek. Dobre. O, to ja sobie naciupię drewna. Robię sobie pochodni. Mojego Himachi. Ale spokój się zrobił. Trafiłem do swojej kopalni. Było dobrze. No. Ja właśnie pomagam Piotrkowi zrobić kurczak. Rozchylił nogi, rozchylił nogi, wpadł. Kordy. Nie. Ja wiem, ja i te moje świńskie rarty. Ale w końcu za to mnie kochają. I ta cisza. Świerszcze w tle. Tak. No wiecie, przynajmniej byście skłamali, że tak. Nawet gdybyśmy chcieli. Parkoś. No co? No nic. Na mnie tu coś. Boże, ochrona dzisiaj jest nadgorliwa. Czemu ci cię? No nie, że cały czas wiesz, spamuje w ogóle informacjami, nie? A ile czasu jej w ogóle nie było? Nadrabia. Dobra. Na warpa. Próbuję znaleźć magazyn. Przez kuchnię. Przez kuchnię na dół. Czy swój? Twój. A. User in your channel timed out. Boga wywaliło, rudego. Rudy. On ma problem z internetem. Może wynajmiesz mnie za prywatnego GPS-a? No. Nie mów proszę tego słowa. Jest? Tak. Czego? Bo mi się kojarzy piosenka Honorata Skarbek. Znam chyba lepiej. I to nawet dobrze. Tak, hejtuję Honorata Skarbek. Niech wszyscy o tym się dowiedzą. Cały świat o tym wie. Gorzej, jak dowie się twoja wytwórnia. Moja wytwórnia nie jest polska. Nie, to nie wytwórnia, tylko ten. Wydawnictwo to całe. No, oni nie są z Polski. Lel. Szczęście. Piotr, jak ta maszyna potem sama się wyłączy, jak wszystkie te jajka tam wylecą? Ale te jajka cały czas, one się tam ten...
Dorabiają. Tak, więc ona się nie wyłączy. Teo, nagrałaś się za dużo w Wizardce i parkurujesz? No. Kolejne odcinki na kanale będą. Nadrabiam zaległości filmu. Ark się pojawi drugi. Piękny. Piękny będzie, jeśli chodzi o... O ten... Boże. O krajobraz. Chłopaki mnie wzięli na wycieczkę po Arku. Remix już w kicie. O nie. O tak. Edziu. A ty mi chciałeś coś, Barkosiu, jeszcze pokazać? Ale to mu odcięliśmy, nie pamiętasz? A, nie, no sorry. Nie, no mówiłeś, że coś ten. Zobaczyć. Nie? Tak. Nie przypominam sobie. Teraz tak mówi, bo inny zowa jeszcze jest. No właśnie. Nawet nie mam czatów odpalonych, więc nie wiem. No ale później się i tak dowiesz. No no, jak przyjdzie pismo rozwodowe. Żona zawsze się dowie. Co byś nie zrobił? Fajnie w ogóle tam wygląda. No jest pięknie. Te balony dają duży urok. Co za Edward? On mnie gonił cały czas. Ale jakaś baćka cię tu próbuje strzelić. Nie? Nie, Ole. A. To spoko. To mnie. Baćka cię z dołu próbowała uszczelić, ale coś jej nie pykło. A, widzisz. Dobry. Muszę się któregoś razu wziąć za kolejne balony. Nad miastem, nie? Nad miastem nie latają. Ogółem wszędzie je dorobić, gdziekolwiek, co nie wiem, żeby latały nad tymi wszystkimi budowlami. Tomkowi postawię na domku. Znaczy nie, nie nad zamkiem. Tam ten, nie, w tamtych ogółem, rejonach. Ogółem tu, wiesz, taki prywatny Disneyland. Weź mi nie przypomina, bo znowu będzie mi smutno. Skojarzyłem z to tym samym od razu. Jeszcze mam zdjęcie. No. Rody niszczyciel marzeń. Naprawdę było mi smutno. Zniszczył całą nocną pracę. Tak, z Tomkiem. Siedzieliśmy z Tomkiem do 6, a później to wszystko zostało zniszczone. To wyglądało jak Disneyland. A ja się tak starałem. To smutne. No smutne. Pozdrawiam Rudego tutaj w tym momencie. Może tego nie obejrzy. Rudy, żeby nie było, lubimy cię. O, właśnie, nie lubię. Dobrze, Ola, że dodałaś. Dobranoc, Rudy. Dobranoc. Dobranoc. Do zobaczenia jutro. Słońca. Oglądam pałacyk. Trzeba. Szczerze, jestem chyba pierwszy raz na tym drzewie. Naprawdę? No. Zawsze robił... Najlepsza budowla. Jezu, nie strasz mnie, Barkoś. Ja to przeważnie za Murzyna robię, jestem w kopalni, więc... No tak, prawda. Albo w kopalni, albo drzewa, rżniesz. No. Głupa. To głupa czy drzewa? A ty rżni, co chcesz?
To nas w to nie mieszaj. Czekaj, powiedziałeś co chcę, tak? Chodź tu. Powiedziałeś czekać. Rozumiem, że gonisz Barkosia. Nie. Oła! Mi patną. A że na wiatrach? A to czekaj. Się spuściła na dół. Do góry nie polecę. Krowa się topi. Co mnie biło? Barkoś, czas na cię. Gdzie się? No tak, on mnie walnie raz i ginę. Kandity, nie mam pojęcia. Ten Mendo się schował. Laurens, nic się nie przejmuje, ja też nie potrafię budować. Ja też nie, dobrze, że nie pokazywali tego domku, co tu jeszcze jeden zbudowałem. Jeszcze jeden zbudowałeś? Znaczy w wiosce, ale musi go rudy przebudować. Wygląda kupa. Temat Simona. Ja nie umieć budować. Też nie jesteś. Każdy po swojemu stawia klocki. Robimy przerwę, panowie. Dobrze.